Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy robić stożki z papieru. Będzie to taka baza pod kolejne dekoracje świąteczne, a mianowicie choinki. Zapraszam do subskrypcji kanału, a jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć przygodę z ogrodem, rozpocząć swoją przygodę z gotowaniem oraz właśnie z DIY, czyli tworzeniem czegoś z niczego, lub takich ogólnie dekoracji świątecznych po taniości. W dzisiejszym odcinku będziemy robić stożki. Te stożki przydadzą się nam później do tworzenia różnego rodzaju choinek ozdobnych. Będzie nam potrzebny karton. Może to być jakiś gruby karton, blok techniczny, zwykłe kartki rysunkowe. No, ja akurat używam takich. Wyjdzie najtaniej, można użyć tektury. No, w zasadzie co macie. Jest to takie troszkę imitacja lub zastępstwo dla stożków ze styropianu. Stożki wykonuje się bardzo prosto. Jak widzicie, mój już jest jeden gotowy. Będziemy pomalutku zawijać, teraz pokazuję. Można te stożki tworzyć na bazie koła, ale myślę, że nie ma co się z tym za bardzo bawić. Ja będę robiła ich z całych kartek, można osiągnąć różne wielkości, różne grubości tych stożków. Ja zszywam zszywaczem tutaj, ale również możecie to zrobić za pomocą kleju. Polecam najbardziej klej na gorąco, najbardziej będzie trwały i najszybszy. I jak widzicie, na końcu tylko przycinamy dół, aby wyszedł w miarę prosty, symetryczny. Pomalutku dojdziecie do wprawy, żeby też ta choinka stała prosto na podstawie, na podłodze. I w zasadzie to wszystko. Pamiętajcie o tym, że możecie kombinować. Ja Wam pokażę kilka różnych wersji choinek, zarówno większe, jak i mniejsze, takie duże, naprawdę duże. Będzie Wam tylko potrzebna kartka i klej. Ja używam tutaj dwóch warstw kartek, więc muszę potem pamiętać, że należy na końcu skleić obie warstwy. Wtedy będzie się wszystko dobrze trzymało. Jeżeli będziemy robić dekoracje, te choinki z jakichś takich cięższych materiałów, które wymagają większej i lepszej podpory, to polecam użyć na przykład kilku kartek zamiast dwóch, trzech. Myślę, że 3-4 to w zupełności wystarczy dla stworzenia naszych dekoracji z różnych materiałów. Oczywiście te materiały muszą być suche. I to jest chyba jedyna wada takich stożków. Zaleta: tanie, szybkie, łatwe w zrobieniu. Nawet z dziećmi można się zabawić, stworzyć swoje stożki, potem je wspólnie razem dekorować. Na kanale będzie kilka filmików na takie proste i tanie dekoracje, jakie można stworzyć, używając takich stożków właśnie z papieru. Już nie przedłużam, teraz pokażę Wam na przyspieszeniu jeszcze kilka innych rozwiązań, innych wielkości, jak je stworzyć prawidłowo. Zapraszam do oglądania. Thank you.
Tak wyglądają wszystkie moje stożki. Pamiętajcie o tym, że czym większa kartka, tym większy stożek nam wyjdzie. Oczywiście możecie kombinować, tak jak ja, dodając kartki, dodając w ten sposób wysokości. Można te kartki łączyć, kleić, ale ja polecam jednak takie doklejanie. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć!